Ania Żukowska na pierwszych spotkaniach rodzinnych. Co mamy z morza robią na spotkaniu rodzinnym? My tutaj robimy dwie rzeczy. Wystawiamy się, mamy tutaj stoisko z ulotkami, gdzie można się dowiedzieć wszystkiego na temat inkubatora aktywności rodziny. Są to bezpłatne spotkania dla rodziców małych dzieci na Karwinach, w bibliotece pod Makami, ale też prowadzimy warsztaty o 13:00 Zmysłotekę. I są to takie warsztaty, na których dzieci razem z rodzicami będą tworzyć maty sensoryczne. To jest taka okazja, żeby dzieci poznały różne faktury, różne kształty i przyczepimy to wszystko do podkładów i potem będzie można po tym pochodzić, podotykać, poprzytulać się, także bardzo fajna rzecz. Powiedziałaś, że na Karwinach jest jak gdyby inkubator aktywności rodziny. A gdzie można Was znaleźć w internecie? W jaki sposób można się z Wami skontaktować? Jakieś konkretne adresy, namiary? To standardowo zapraszam na Facebooka Mamy z Morza oraz na naszą stronę internetową www.mamyzmorza.org. Także tam są wszystkie informacje na temat tego, jak wygląda nasz grafik, co robimy, jak wyglądają zajęcia. I zapraszamy rodziców z maluszkami, naprawdę już z miesięcznym dzieckiem można do nas przyjść na klub Mam Gdynia i skorzystać też z oferty innych spotkań. Z maluszkami od miesiąca, a do ilu lat? Tak mniej więcej do 6. My zajmujemy się tymi dziećmi, które są niezagospodarowane przez szkołę. Czyli jak dziecko już pójdzie do szkoły, to jest też mniej czasu. Zazwyczaj rodzic już jest w pracy na pełen etat. Także my się zajmujemy tymi dziećmi, które zanim pójdą jeszcze do przedszkola i do szkoły. A czego rodzice mogą się spodziewać na takich zajęciach? Dobrej zabawy, wsparcia, poznania innych rodziców, tego, że dziecko wejdzie w grupę. Czasami dla niektórych dzieci to naprawdę jest pierwszy raz, kiedy wchodzi w ogóle w grupę, gdzie może się nauczyć różnych relacji, tego, co zrobić, jak mi rówieśnik zabierze zabawkę, albo że ja nie powinienem zabierać tej zabawki. Także jest dużo takich sytuacji życiowych, gdzie dziecko się oswaja z grupą i bardzo wiele osób też przychodzi do nas, zanim dziecko pójdzie do przedszkola, żeby dziecko po prostu się nauczyło współpracować w grupie, bo to jest bardzo ważna nauka. Dziękuję bardzo. Przypominamy, mamyzmorza.org. Inkubator aktywności rodzinnej.